żebyśmy nie wysypali tego syfu. Tak, to by było sprzątania wtedy naprawdę. O nie! Kurde, czy ja wysypałem wszystko właśnie teraz? Wysypałeś, co pozbierałeś! Mówię, taka starsza pani z zakupami jest w stanie na to przejść. Jeszcze z takim wózeczkiem. Tak. Dwójeczka i jedziesz. Siemaneczko na kanale do roboty. Dzisiaj pozamiatamy, ale nie tą szczotką, tylko tym przepięknym pomarańczowym sprzętem. Jest ze mną Maciek. Cześć. Witam cię serdecznie. Witam. Co to za sprzęt? To jest tak zwany odkurzacz miejski. Odkurzacz miejski, brzmi dumnie. Brzmi dumnie. Czyli co, będziemy zamiatać, odkurzać ulicę? Zamiatać, polewać wodą, zamiatać. Okej, pierwsze co zauważyłem, że siedzi się po prawej stronie. Tak, po prawej stronie to nie jest Anglik, żeby tanie sprowadzić z Anglii, tylko tak one są skonstruowane, żeby widać jak się zamiata przy krawężniku. Okej, czyli będziemy jeździć przy prawej stronie, zamiatać. Najpierw trzeba i tak przygotować sprzęt. Idziemy przygotować sprzęt, odkładamy tą zmiotkę, bo nie tym będziemy zamiatać. Chodźmy. Czyli na początku musimy przygotować węża, ale takiego małego? Takiego małego. Tutaj niestety nie mamy hydrantu, w mieście mamy hydranty, gdzie podpinamy. Na razie musimy takim małym... Ile tu się mieści litrów wody? 2000 litrów wody. I na ile to nam starcza? No starczy nam na około 4 km. 4 km? Czyli to trzeba... A ile robisz dziennie? To się na dzień naliczy? My pracujemy na godziny. Aha. Więc starczy to na 6-7 godzin nam ta woda starczy. Możemy ją dozwać, jak spada deszcz, to wtedy używamy jej mniej. Czyli tak... można szybko przeliczyć, na 4 km i 6 godzin, to co, to jest mniej niż kilometr na godzinę? Zaraz zobacz, jak to powolutku jedzie. O, jest, to będzie chyba powolny odcinek, ale na początku lejemy tą wodę. To miała być brudna czy czysta robota, bo już sam nie wiem. Mieliśmy czyścić, a nie brudzić. Tutaj mamy szczotkę, która wysuwa nam się i zbiera spod krawężników i wsuwa do odkurzacza, który ma bardzo dużą siłę ssania. Nawet potrafi, jak jest kostka źle osadzona, wyrwać kostkę i wciągnąć do środka. Okej, czyli dobry, skuteczny. Nie radziłbym tam ręki wsadzać. I co później z tym całym marasem? Z marasem. Jeżeli robimy na budowie, wysypujemy na budowie, jeżeli w mieście, jedziemy na wysypisko śmieci i wysypujemy. Jeszcze zapomniałem ci pokazać, tu jest jeszcze jedna szczotka, która się mieści pod całości samochodem, która zbiera z ulicy i również przekręca się i także leci do tego samego odkurzacza. Czyli nie tylko krawężniki. Nie tylko. I masz jakąś mapę, wiesz gdzie jechać aktualnego dnia? My mamy ulicami wszystko pokazane od odcinka tego do tego. Kończymy lać tą wodę, wsiadamy do środka i palimy wrotki. Zamiatamy. Wyjeżdżamy z bazy i zaczynamy czyścić tutaj drogę. I zwracasz uwagę tylko na to, co się dzieje po prawej stronie. Tu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wiadomo, duży, ciężki samochód. Kierowcy nie zawsze nas lubią. Najczęściej nas nie lubią, bo blokujemy. No i tu już włączamy drugi silnik, bo samochód ma dwa silniki. Aha. Dwa silniki diesla. I teraz włączamy kolejno. Teraz włączamy ssanie, czyli włączamy odkurzacz. Odkurzacz, okej. I teraz włączamy pompę wody. Mamy specjalny bieg do bardzo powolnej jazdy, tak zwany C roboczy. Wszystko mam ustawione, jednym kliknięciem odkurzacz nam zaczyna pracować. Zdarzyło ci się kiedyś zasnąć? Uwierz, zdarzyło mi się. Tak. Widzę, ta prędkość jest zabójcza naprawdę. Tak, na przykład w Łodzi mieliśmy drogę, która miała 7 km. Jeździłem tam i z powrotem, więc nużąca praca. I ty masz prawo albo możliwość przejechania, nie wiem, na czerwonym świetle po środku, tak? Tak, tak, zawracania na środku skrzyżowania. Oczywiście muszę szczególną uwagę na to wszystko zwrócić, żeby się komuś krzywda nie stała. No teoretycznie jak ja jadę, nie powinienem się zatrzymywać. Czyli tu jak widać, no paseczek jest ładnie wysprzątany. Dokładnie. Efekt jest. Efekt jest. I tutaj co, tak jak mówiłeś, płacą wam za godzinę sprzątania. Godzinę sprzątania. Ile firma może liczyć za usługę godziny sprzątania? Zależy od długości wynajmu sprzętu. Od 100 zł za tą maszynę do 150 zł za godzinę pracy. Okej. Okay. Tak wygląda. Całkiem dobrze. Maszyna się może po jakimś krótkim czasie zwrócić. To co, teraz zwinęliśmy sprzęt, ja wsiadam do środka i powtarzamy całą procedurę. Dokładnie, teraz musisz radzić sobie sam. Ja będę zamiatał. I co, puszczam sprzęgło? Puszczam sprzęgło. Jak już ruszysz. I co, i tu włączam, nie? Tak, tu włączasz. I ona już powinna ci zaraz wyskoczyć. Ale zamiatał. Ale teraz jest, ja już nic nie widzę, sam musisz teraz jesteś... Ja kurzę bardzo, a patrz, bo tu trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje tu. Tak, i czy nie z przodu, dokładnie. Przodu. No to akurat pan pizzę sobie zamówił. No właśnie, widzę, że pizza zamówiona, my musimy teraz wyprzedzać. Musimy pana ominąć. Dobra, żeśmy jemu samochodu nie wyczyścili. Tak, tak, bo mu kołpaki wciągniemy. No właśnie.
ale ta prędkość jest zabójcza, bo jak patrzę tutaj, to szybciej mi jedzie. Tak, szczotki idą szybciej, tak. O, tu jest tego. Tu jest więcej. Czasami jest tak dużo tego, że trzeba jechać na dwa razy, tak. Okej. Więc weź połowę i potem weźmiemy drugą połowę. Bo to jest warunk straszny. I tu informacja dla wszystkich mieszkańców Gliwic. Dzisiaj robimy za friko zupełnie. Tak. Prosimy wszystkich mieszkańców Gliwic o subskrypcję i komentowanie. Jeśli ktoś jest z Gliwic albo okolic, to piszcie, bo właśnie specjalnie dla was wysprzątałem to miasto. A co z tym kurzem, który właśnie się unosi, wiesz, wszędzie? To no... Leci w dal. Okej, okay. Czyli nie było pytania. Ale jak widzę, jak to się zamiata i ten cały żwirek i muchomorek wpada do tej maszyny, to aż mi lepiej na serduszku normalnie, że... Kurde, znowu się zagadałem. No i żeby taką pracę wykonywać, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, bo jak widzę, chyba niewiele. Niewiele. Przede wszystkim trzeba mieć dużo cierpliwości. Prawo jazdy kategorii C. Myślę, Wojku, że po jednym dniu, jakbyś po 12 godzin pojeździł, to... I co, po 12 godzin się serio jeździ, tak? Tak, czasami nawet 24 godziny na dobę jeździ. Ale jedna osoba nie? Nie, no zmieniamy się, dokładnie. No i się zastraszałem, że jedna osoba 24. Zdarzyło się. Okej. Okay. Ale to z drzemką chyba, dokładnie, nie? Po drodze. Jest robota, dobrze, tutaj teraz takiego gęstego zbieram, ale idzie. Zawsze możesz, jak widzisz, że idzie wolniej, czy coś, to no. Możesz przycisnąć sobie sprzęgło i troszeczkę zwolnić. Ajajajaja, jak to gęste zbieram. Uuu, jak wciąga. Ta droga chyba nigdy nie była taka czysta. Nigdy. No, chyba niedawno ją wyremontowali i chyba jej nigdy nie sprzątali. A pracownik, który na przykład, tak jak ja dzisiaj, pracuje u ciebie, ma to prawo jazdy kategorii C, ile może za taką godzinę dostać? Od 20 do 40 zł za godzinę. Oho, to taki duży przedział troszkę. Od czego zależy? Od doświadczenia. Aha. I ile godzin robi? Wyjeździ. Kurczę, to całkiem, w sumie mówię, praca nic wymagająca od człowieka. Wyczyściłem właśnie krawężnik. Nie wiem, czy się chwalić, czy żalić, bo szczerze nie powinienem tego zrobić. Powinienem ładnie przy krawężniku czyścić. Dla wszystkich rowerzystów czyścimy tutaj zjazd na ścieżkę rowerową, proszę bardzo. Tak, żeby się nikt nie wywrócił. Właśnie, Wojtunio wam tu wyczyścił. Robiłem to dla was, więc jak widzicie taką zamiatarkę na ulicy, no to... To respekt po prostu, a nie jakieś tam, wiecie, nerwy. I trąbienie. Właśnie. Mówię, taka starsza pani z zakupami jest w stanie nas wyprzedzić. Jeszcze z takim wózeczkiem. Tak. Ajajaj, no denerwuje mnie to, że zamiast wyczyścić zajebiście, kurczę, asfalt, to ja jeżdżę po tych krawężnikach. No zdarza się. Wojtku, widzisz swój efekt? Tak, widzę po lewej stronie lekkie niedociągnięcia, pewnie ty też to swoim okiem zauważysz. Troszeczkę, ale jest okej. Okay. Pozamiataliśmy. To teraz musimy zobaczyć, co tam zebraliśmy. A czyli teraz tak, no nie bardzo możemy tutaj otworzyć tej głównej klapy, żeby nam się wysypało tutaj na parking. No w sumie, głupio by było. Głupio by było, byśmy musieli tutaj długo sprzątać, to całe błoto nam się wysypie tu, ale możemy zobaczyć całe serce maszyny. O, to na pewno zaciekawi wielu widzów. Zaciekawi. Kurde, gęstego zebrałem. Trochę gęstego. Nie wysypie nam się. Jest klapa zamknięta. Nie chcę tu z szuflą latać. Ale tak się sypuje, tak? Tak się sypuje. Trzeba otworzyć... Otwieram i potem otwieram drugą klapkę, która jest z tyłu i wszystko się jak z wywrotki wysypuje. A. Tutaj jest rura ssąca, odkurzacza. Tak. Tu jest drugi silnik Mercedesa. Cała turbina, całe serce jest tutaj, które napędza się silnikami hydraulicznymi. Jest olbrzymia turbina i działa tak jak odkurzacz domowy. Okay. Szczotki są napędzane hydraulicznie. Resztę cała praca jest pneumatyczna. Co, to nie jest koniec odcinka, bo przenosimy się w drugie miejsce. Tak, do maszyny, do której nie trzeba, wystarczy tylko B. O, czyli praca już dosłownie dla każdego. Dla każdego. Teraz już sprzęt troszeczkę mniejszy, taki typowo, co jeździ po budowach. Jeżeli wyjeżdżają brudne ciężarówki z kołami i zostawiają piach, żeby nie nanosiło się na główne ulice, bo później przyjeżdżają panowie policjanci, zamykają budowę. I mandaty. I mandaty sypią, jest 500 zł za zabrudzenie drogi. Czyli lepiej dać tobie zarobić? Tak. Niż służbom miejskim. I jeszcze jest porządek. Czyli traktor taki klasyczny, może być każdy inny. Każdy inny traktor. Zamiatarka już troszeczkę inna niż tamta. Na jakiej zasadzie działa? Tu mamy szczotę. Tak, tu mamy szczotkę, która się kręci za pomocą silnika hydraulicznego i ona wrzuca cały brud do tej wielkiej szufli. No taka nie za duża właśnie, chciałem powiedzieć, ta szufla. No, jakbyś miał ręcznie to zamiatać, to ona no zamiata, tak, ale to by się to na trochę... ile to zmieści? Wiesz co? Godzinę? Nie, tu jak jest duże zabrudzenie, to w moment jest pewne. Co chwilę. Co chwilę trzeba... I zbiorniczek wody. I zbiorniczek wody. Czyli wiemy, że każdy widz, jeśli chciałby taką pracę podjąć, to też na takim traktorku może jeździć i zamiatać. Teraz przeczytamy wasze pytania od moich kochanych widzów.
pierwsze, które tutaj jest z brzegu. Czy piasek zebrany po zimie jest z powrotem wykorzystywany podczas kolejnej zimy? Nie, usuwany. Usuwany. Czy to prawda, że się nie uczyłeś i musisz teraz zamiatać ulicę? Tak, mój tata powtarzał zawsze, że ucz się, ucz Maciek, bo będziesz zamiatał ulicę. No i tak skończyłem. Ale nie narzekam. Nie narzekam. Jak firma wie, że stówkę czy 150 za godzinę sprzątania, dokładnie, no to można się nie uczyć. Można czego się oczywiście uczy. Nie polecamy. Uczcie się. Uczcie, uczcie, bo tak, żeby to jest potrzebne, żeby potem czytamy, coś naprawić, wiedzieć. Czytamy kolejne pytanie. Czy jakieś szkolenia trzeba przejść? Tutaj nie, tu nic nie trzeba. Ktoś pyta, w niedzielę to robimy? No cały czas trzeba sprzątać, cały żeby czas. W poniedziałek było już, wiecie, wysprzątane. I pytanie tutaj, czy śmierdzi przy takiej pracy? Nie, nie śmierdzi. To nie śmierdzi. Ja nie też śmierdzi. Zauważyłem szczerze, że są gorsze prace, w których śmierdzi, a przy tej nie. No to nie ma co przedłużać, zobaczmy jak się pracuje na tym sprzęcie. Chodźcie. Jest to bardziej skomplikowane niż tamta maszyna. Ale jedziemy, zamiatamy, kurde. A wodę coś nie leje, nie wiem, czy ja powinienem wodę lać, czy nie. Niedziela pracująca, kurde, żadnej pracy się nie boję. Zajebiście, moi drodzy, nie, to jest dobra robota. Ja mogę zamiatać. W remiku nikt nie wyjechał, bo przypiernicze. Szczerze nie wiem, czy coś zamiatam, bo w tamtej maszynie widziałem większy, lepszy efekt. A tutaj jest ciężko. Albo te drogi nie są takie brudne, albo ja do dupy zamiatam. Maćku, czy to powinno tak wyglądać? Tak, gdybyś nie zapomniał włączyć wody, to no właśnie, ja mówię, myślałem, że tej wody nie mam. Coś mi tu pokazywałeś? Tak, tak. I muszę to przełączyć wtedy, tak? Tak? A może za chwilę zacznie. A może nie mamy wody? Jest, troszeczkę wody jeszcze zostało. A tu mam lusterko! A ja patrzę tam z tyłu, teraz to zajebiście, to ja wszystko widzę. Auta się ciągną za mną elegancko. A ja mogę jak król tu jechać, proszę bardzo. O. Ja się do Maćka muszę tu zatrudnić na dłużej. Ja to będę na tej budowie robił. Między 20 a 40 zł za godzinę. Dobra stawka. Dobra, bez nerwów tutaj, bo ja zamiatam. No i taka niedziela, kurczę, tutaj na kanale do roboty. No i widzicie, można ładnie, można. Wow, nigdy nie jechałem jeszcze na rondzie pod prąd, więc teraz to wypróbuję. Kurde, czekaj. Czy ja wysypałem wszystko właśnie? Zbierałeś, co pozbierałeś. No właśnie, tak mi się wydawało. Za mocno. Nie. Masakra. To, co zamiotłem, to znowu mi się wszystko spadło i trzeba to jeszcze raz pozamiatać. No zamiatam pani! Czysta droga! Kurde, wszystko co nas sprzątałem, to mi się wypierniczyło. Dobrze, wysprzątałem. A, polewanie wodą. Coś szarpie, nie wiem czy tak powinno. Dzisiaj na kanale do roboty, kręcę to w niedzielę, nie wiem kiedy to oglądacie, to nie jest zależne, ale napiszcie, czy moglibyście taką robotę wykonywać. Jak dla mnie, na razie bez stresu, tylko dlatego, że jest niewielki ruch. Jakby był większy, mógłbym się troszkę stresować, ale mógłbym mieć po kilku dniach wszystko w dupie i po prostu bym zamiatał i robił to, co do mnie należy. Ale tak jak widzicie, no nie trzeba mieć wykształcenia, doświadczenia. Wiadomo, że nie można być debilem, żeby taką pracę wykonywać. Ale stawka między 20 zł a 40, czyli całkiem spoko, jak za jazdę traktorkiem zamiatając ulicę. I powolutku to koniec naszej historii na zamiatarkach. Za chwilkę podsumujemy moją pracę z Maćkiem.
Ja bym się nadawał, ja bym to mógł robić cały czas. Muszę z Maćkiem zagadać, żeby mnie przyjął do tej roboty. Jak będzie mi płacił 4 dychy za godzinę, to w międzyczasie montowania i kręcenia filmów mogę zamiatać place. Huch, Maćku. No nie zawsze jest tak, jak powinno, nie? Nie zawsze. Nie zawsze wszystko się udaje, ale... Ale wiedziałem, że w którymś momencie mówiłeś mi, że jak wajchę pociągnę, to się wysypie. Ale już teraz nie musimy tego pokazywać, nie? Dokładnie. Bo... Już wysypałeś na drodze, ale posprzątałeś za sobą, więc nie ma najmniejszego fajne, problemu. Ale... Kurczę, ciężej, bo tutaj jak zacząłem rysować krawężnik tą zmiotką, bo ona nie podniosła się, nie zatrzymała, to jest już na sztywno. Ona jechała po tym krawężniku, ale mógłbym, naprawdę, mógłbym tak sobie, wiesz, nie mówię codziennie, ale zajawka jest przednia. Tak, zapraszam, no to jest, mówię, kwalifikacje masz do tego ciągnika, tak. Więc nie ma najmniejszego Kurczę, problemu. Tak wiesz, tak na luziku, tak dobrze mieć wszystko, co tam z tyłu się dzieje, nie? I siadasz i jedziesz, tak, zamiatasz. Koguta masz. I też widać ten efekt, bo ja nie lubię pracy, której nie masz efektu, wiesz, że znowu ci ktoś z szufle sypnie i musisz to jeszcze raz. A tutaj tak przejedziesz, to przez jakiś czas, przez chwilę jest czysto, nie? Dokładnie. I co? No fajnie. Dziękuję ci bardzo, że miałem możliwość tą piękną niedzielę sprawdzić te dwa sprzęty, pokazać moim widzom, odpowiedzieć na ich nurtujące pytania dotyczące tego sprzętu. No i co? No praca jest, tylko trzeba się po prostu po nią schylić. Dokładnie. Nie? I pieniążki leżą, można powiedzieć, że w kurzu. Myślę, że taką dniówkę jakbyś całą, no może nie całą, te 6 godzin, jak jeździłeś na tym, to około 200 zł może byś wyciągnął. Kurczę, no to widzisz. To jest o co walczyć. Dziękuję ci, Maćku, bardzo. Proszę bardzo. Bardzo to była miła współpraca. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś inne fajne drogowe sprzęty, to oczywiście piszcie w komentarzu. Maciek ma jeszcze tego dużo, jak nie z nim, to jeszcze z kimś innym można takie coś sprawdzić. Jedziemy dalej. Zostawcie łapki w górę, komentujcie ten odcinek i subskrybujcie kanał. Dzięki.